Dzięki głosom Lubinian, hala widowiskowo-sportowa zajęła już pierwsze miejsce w plebiscycie na najciekawszy obiekt sportowy na Dolnym Śląsku. Łącznie zebrała 1255 głosów. To duże wyróżnienie. Wygraliśmy w tamtym półroczu kategorię na najlepszy obiekt sportowy na Dolnym Śląsku. Po raz kolejny organizatorzy plebiscytu wybrali spośród dotychczasowych zwycięzców pięciu, którzy zgromadzili najwięcej głosów. Teraz spośród nich internauci wybiorą top of the top. W chwili obecnej będziemy rywalizować, tak jak mówiłem wcześniej, z kilkoma obiektami w jakby innej branży niż nasza, czyli z ratuszem w Nowej Rudzie, ze ścieżką na Wielką Sowę, czy z przystanią w Bielawie. Mamy nadzieję, że podobnie jak poprzednim razem, tym razem w top of the top nasz obiekt zostanie doceniony i uda nam się wygrać. Od początku powstania obiektu jego główną ideą była wielofunkcyjność. Hala widowiskowo-sportowa w Lubinie jest przystosowana nie tylko do imprez sportowych. Jest także miejscem, w którym odbywają się koncerty. Z zewnątrz wygląda bardzo fajnie, oświetlona, słyszałam, że jest atmosfera przyjazna. Bardzo dobre posunięcie prezydenta, także z tego akurat jestem zadowolony, bo mieszkam w Lubinie praktycznie od urodzenia i tych hali zawsze brakowało, także hala jest ładna, dużo imprez, cały czas coś się dzieje wokół tego, także to jest dobry pomysł, sprawdza się. No, myślę, że dla mieszkańców Lubina jest to dobra inwestycja. Szczerze? Podoba na pewno, bo to coś nowego w mieście, nie? I co mogę więcej powiedzieć? Życzę innym jeszcze miastom czegoś takiego. Głosowanie w plebiscycie Top of the Top trwa do soboty 7 stycznia. Codziennie można oddawać jeden głos.